Niewykluczone, że na ulicy Prostej wybudowane zostaną jeszcze dwa bloki komunalne, jednak pieniędzy na budowę obu nie wystarczy. Radni zdecydowali o przekazaniu TTBS-owi na ten cel 2 milionów złotych. W ubiegłorocznej rozmowie z Arkadiuszem Woźniakiem, prezesem Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, dowiedzieliśmy się, że są zakusy na budowę jeszcze dwóch budynków komunalnych na ulicy Prostej, ale na to potrzebne są pieniądze. Te, które TTBS pozyskuje ze sprzedaży wybudowanych i sprzedanych bloków na wolnym rynku, nie wystarczą. Co nam wówczas powiedział? Panie prezesie, pan mówił, że jest miejsce jeszcze na dwa, ale praktycznie mowa była o budowie kolejnego, siódmego, czyli będzie jeszcze ósmy, czy nie? Wszystko zależy od środków, jakimi dysponujemy. To, co uda nam się zarobić w przyszłym roku na budowie budownictwa komercyjnego, na pewno wybudujemy jeden czy dwa. No, będziemy jeszcze na ten temat i rozmawiać z miastem, no i oczywiście będzie zależało od środków, jakie będą w spółce. Okazuje się, że są duże szanse na zrealizowanie planu prezesa Woźniaka. Prezydent Pobłocki poinformował dziennikarzy, że na najbliższej sesji Rady Miasta radni mają zdecydować o korekcie budżetu i przekazaniu 2 milionów złotych TTBS-owi. Jest to związane z kontynuacją budowy mieszkań komunalnych, czyli na wynajm, przez Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Towarzystwo pozyskało zapewnienie kredytu ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego. Tam jest wymagany niestety wkład własny i to są te właśnie te 2 miliony złotych. Planowane jest również przekazanie kolejnych 2 milionów złotych w roku 2019. Pozwoli to w tym momencie na realizację dwóch budynków mieszkaniowych, w sumie 36 mieszkań. Na jakim terenie? Nadal budujemy przy ulicy Prostej i to będą ostatnie dwa budynki przy tej ulicy. I tak się stało. Radni przyjęli stosowną uchwałę. Poza mieszkaniami komunalnymi w Tczewie duże jest zainteresowanie lokalami na wynajem, powiedział prezydent Pobłocki. Mówimy o mieszkaniach na wynajem, zwłaszcza mieszkań komunalnych. Ciągle jest spora grupa osób zainteresowanych taką formą pozyskania mieszkań, ale no, nie ukrywam, że raczej dominują zamiary kupna mieszkania. To też jest powód, dla którego w Tczewie funkcjonuje tak dużo prywatnych deweloperów. Z powodzeniem zresztą. Spotkałem się z przedstawicielami naszych tczewskich firm, które zgłaszały właśnie problem braku rąk do pracy, potrzeby posiadania czy oferty mieszkań na terenie Tczewa na wynajm. To też był powodem rozmów z panem ministrem Smolińskim na temat uruchomienia programu Mieszkanie Plus. No, coś tam jakby nie wyszło do końca, jest w tej chwili poślizg, chociaż tereny są przygotowane pod to mieszkanie przy ulicy Bałdowskiej. Natomiast rzeczywiście brakuje mieszkań na wynajm, stąd też to, co prowadzimy, te działania za pośrednictwem Towarzystwa Budownictwa Społecznego, wychodzi aby naprzeciw temu. Tak jak powiedziałem, 36 mieszkań, kolejne będziemy w tej chwili przygotowywać. Miejmy nadzieję, że plany związane z rządowym programem Mieszkanie Plus zaczną być realizowane i budowa mieszkań ruszy, bo jest zarówno i chęć, i potencjał. Tak niedawno na ten temat mówił nam poseł Kazimierz Smoliński. Zwiększamy duże dofinansowanie na budownictwo TBS-owskie. TBS też dostanie środki. Miasto będzie mogło dostać środki na rozwój budownictwa komunalnego. Wszystko w tym roku jest w budownictwie komunalnym. Mamy przewidziane 6 miliardów złotych w ciągu 8 lat na wsparcie budownictwa komunalnego. To jest możliwość wybudowania około 170 tysięcy mieszkań w Polsce, także powinny kolejki w tym okresie na budownictwo komunalne praktycznie zniknąć.